Siemanko moi drodzy, w zeszłym roku testowałem świetne flagowe słuchawki Oppo Enco X. Teraz Oppo pożyczyło mi na testy drugą generację tych słuchawek, model Oppo Enco X2. Jest to jak do tej pory najwyższy model słuchawek u tego producenta. Sygnowany logiem Dynaudio. Trzeba przyznać, że ta współpraca przynosi rezultaty. Nie będę ukrywał, że słuchawki naprawdę brzmią świetnie. Ale żeby nie było tak kolorowo, znajdą się również minusy. Ale o tym za chwilę. Najpierw przejdźmy do wykonania, wyglądu i zawartości pudełka. I tak oto w tym pudełeczku oprócz słuchawek znajdziemy bardzo, ale to bardzo zgrabne i miłe w dotyku etui. Pierwsze zetknięcie z tym zestawem daje bardzo pozytywne wrażenie. Totalnie odmienne wrażenia miałem ostatnio testując słuchawki Mi Audio. Tam pierwsze wrażenia nie były zbyt specjalne. Jak się później okazało, pierwsze wrażenie bywa mylące. Tutaj jednak jest zupełnie inaczej. Pierwsze wrażenie bardzo dobre. Od razu mamy poczucie obcowania z produktem premium. Ale idźmy dalej, zobaczymy jaki będzie efekt końcowy. Poza słuchawkami etui w zestawie znajdziemy jeszcze kabel z USB do USB-C, trzy rozmiary gumek i papierologię. Trzeba powiedzieć, że etui jest bardzo solidne. Świetnie wykonane, a przy tym małe i zgrabne. Bez problemu zmieści się w kieszeni od spodni. Wszystko dobrze spasowane, zawias działa sprawnie, nic nie trzeszczy, choć trzeba zaznaczyć, że świecące etui jest dosyć podatne na zbieranie rys. Na dole etui mamy port USB-C i diodę informującą o stanie naładowania. Z boku przycisk do parowania, natomiast z tyłu logo Dynaudio. Wewnątrz znalazła się kolejna dioda, tym razem od parowania. Wszystkie napisy i niepotrzebne nam znaki towarowe zgrabnie zostały ukryte od środka na klapce w zagłębieniu po słuchawkach. Same słuchawki małe, lekkie i naprawdę ładne. Na bocznych krawędziach ulokowano panele dotykowe. Jeśli chodzi o wygodę użytkowania, to trzeba przyznać, że tak samo jak w poprzedniku jest naprawdę dobrze. Słuchawki nie uwierają. Może nie są to najwygodniejsze słuchawki na świecie, ale zdecydowanie należą do tych wygodniejszych. Są dobrze wyprofilowane, swobodnie mogłem ich używać ponad godzinę i uszy mnie nie bolały. Patyczek w słuchawkach nie jest przesadnie długi i w niczym nie przeszkadza. Do tego słuchawki całkiem dobrze się trzymają i nie wypadają z uszu. Oppo Enco X2 łączą się za pomocą Bluetootha 5.2. Mamy obsługę kodeków AAC, LHDC oraz LDAC. W kwestii łączności nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń. Wszystko działa tak jak powinno. Stabilnie i bez zakłóceń. Słuchawki możemy równocześnie połączyć z dwoma urządzeniami. Do obsługi słuchawek mamy aplikację Hey Melody. Aplikacja jest prosta i przejrzysta. Możemy w niej spersonalizować trochę słuchawki pod siebie. Dostosować gesty, ustawić poziom ANC, przeprowadzić test dopasowania słuchawek do naszych uszu, czy sprawdzić poziom naładowania baterii zarówno samych słuchawek, jak i etui. Mamy też prosty equalizer. Nie ma korektora z suwakami, tylko cztery dedykowane tryby. Każda ze słuchawek posiada akumulator o pojemności 57 mAh. Etui zaś posiada ogniwo 566 mAh. Producent deklaruje czas pracy do 9,5 godziny, a wraz z etui nawet 40 godzin. Dane te mają zastosowanie podczas używania kodeka AAC. Przy używaniu kodeków o wyższej jakości czas ten ulega skróceniu do około 25 godzin. Enco X2 naładujemy przewodowo i bezprzewodowo. Naładowanie do pełna trwa około 2 godzin, natomiast 5 minut szybkiego ładowania pozwoli na około 2 godziny słuchania muzyki. Słuchawki wyposażone są w dotykowy panel, dzięki któremu możemy sterować odtwarzaniem muzyki. Większość słuchawek reaguje po prostu na dotyk i sterowanie wtedy jest bardziej intuicyjne. Tutaj dotykanie i głaskanie nic nie daje, trzeba szczypać. No i chętnie bym kogoś gdzie niegdzie uszczypał, ale nie słuchawki. Ten sposób sterowania nie do końca mi odpowiada, ale rozumiem osoby, które mają na odwrót, bo eliminuje to jakieś przypadkowe dotknięcia. Uszczypnięcie może być pojedyncze, podwójne lub potrójne. Wszystkie te uszczypnięcia możemy dowolnie skonfigurować w aplikacji. Oprócz szczypania, ewentualnie możemy zwiększyć lub zmniejszyć głośność poprzez przesuwanie palcem po słuchawkach. Ale to działa jakoś tak ociężale, dosyć wolno się ścisza i podgłaśnia. Słuchawki posiadają aktywną redukcję szumów, która działa w czterech trybach. Inteligentnym, maksymalnym, umiarkowanym i łagodnym. W trybie maksymalnym oczywiście redukcja działa najbardziej efektywnie.
dosyć skutecznie niweluje dźwięki otoczenia, ale nie mogę powiedzieć, żeby to była najlepsza redukcja na świecie. Jest po prostu dobrze. Mamy również tryb przejrzystości z opcją wzmocnienia głosu. I on również nie jest spektakularny. Dźwięk wtedy jest taki trochę zgaszony. Jeśli chodzi o jakość rozmów przez słuchawki, jest naprawdę dobrze. Osoby, z którymi rozmawiałem, nie zgłaszali zastrzeżeń. Jakieś dźwięki z otoczenia oczywiście były słyszalne. No i teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do brzmienia. Za dźwięk odpowiada zestaw łącznie 4 przetworników. Po 2 w każdej słuchawce. Pierwszy to dynamiczny o średnicy 11 mm, odpowiadający za niskie tony. Drugi natomiast to 6 mm, który odpowiada za wysokie tony. Z racji zastosowania kodeków LHDC i LDAC, słuchawki mają certyfikat Hi-Res Audio Wireless. Wszystko pięknie wygląda na papierze. A jak to brzmi w praktyce? No trzeba przyznać, że równie pięknie. Dźwięk jest pełny, bogaty w szczegóły, klarowny w całym zakresie głośności. Wysokie tony wyraźne, ale nie kłujące w uszy. Środek neutralny, lekko przybliżony. Wokale bardzo wyraźne. A bas? Pamiętam, że już w pierwszej generacji słuchawek Oppo Enco X zrobił na mnie ogromne wrażenie. I teraz muszę powiedzieć, że jest równie świetnie, jeśli nie lepiej. Mocny, mięsisty, potrafi przyłożyć, zejść nisko i to wszystko z dobrą kontrolą. Podsumowując, Oppo znowu to zrobiło. Po pierwszej generacji Enco X miałem duże oczekiwania. Druga generacja zdecydowanie im sprostała. Świetne brzmienie, niezła wygoda, spory czas pracy na baterii. To tylko niektóre z długiej listy zalet. Wad z kolei nie mamy za wiele. Zaliczyłbym do nich łatwo rysujące się etui oraz sterowanie poprzez uszczypnięcie. To niestety nie moja bajka. Ale oprócz tego słuchawki sztos. Niestety za ten sztos musimy sporo zapłacić. Około 800. Dajcie znać w komentarzach, czy są warte tej ceny. Link oczywiście zamieszczę w opisie pod filmem. Z mojej strony będzie to już wszystko. Mam nadzieję, że się zobaczymy niebawem w następnych materiałach. Dzięki za oglądanie. I do następnego.